Cała historia rozpoczęła się tak naprawdę od jednego człowieka. Było to jeszcze w czasach, kiedy pisano na tabliczkach glinianych pismem klinowym. Abraham. To imię jest znane każdemu z nas. Bóg przemówił do Abrahama, a ten uwierzył Bogu na słowo. I nie była to tylko wiara w Boga, ale to była wiara, którą właśnie opisano w Biblii. Wiara w to, że cokolwiek Bóg powiedział, to ma i moc wypełnić. Jest to wiara, która później, 430 lat potem, ożyła na nowo, kiedy Mojżesz otrzymał kamienne tablice. Wokół dekalogu i wokół tego, co nazywamy prawem, rozpoczyna się znajomość historii Pisma Świętego. Tora, której sercem jest dekalog, to jest historia Starego Testamentu, ale też przede wszystkim tego narodu, który został obłaskawiony tym, że Bóg przemówił do nich i przekazał im najcenniejsze słowa. Cała ta historia na nowo ożyła w 1947 roku, kiedy to dwójka młodych ludzi znajduje gliniane dzbany, a w nich zapisane dziwnymi robaczkami teksty. W 1947 roku odkryto największe znalezisko tego stulecia. I okazało się, że zainteresowanie Pismem Świętym i tym, w jaki sposób Biblia dotarła do naszych czasów, na nowo ożyło. Znowu okazało się, że naukowcy mają mnóstwo pytań. Mnóstwo pytań mają ludzie i zadawali je głośno. Wokół tego znaleziska rozpoczęło się bardzo dużo, można powiedzieć, działań i ze strony naukowców, ale też przede wszystkim ze strony tych ludzi, którzy tam mieszkali na tych terenach. To było istne przeszukiwanie jaskiń, takich jak widzimy tutaj na tym zdjęciu, istne przeszukiwanie jednej po drugiej. W ciągu 10 lat znaleziono około 200 takich jaskiń, a w nich wszystkie teksty Starego Testamentu. Teksty te były zapisywane przez ludzi, którzy przepisywali litera po literze, słowo po słowie, zdanie po zdanie, teksty, zgodnie z tym, co jest zapisane w Psalmie 78, że Bóg niczego przed ludźmi nie zataił, wszystko im objawił, nawet to, co było powiedziane w zagadkach i w opowieściach, po to, aby oni nauczyli przyszłe pokolenie, a te nauczyło przyszłe pokolenie, a te nauczyło pokolenie, które ma dopiero się narodzić. I oni to robią jako naród do dzisiejszego dnia. Teksty są przepisywane, ale w szczególny sposób. To znalezisko z Qumran pokazało, że ten hebrajski tekst był przepisywany bez samogłosek. Taki skryba, kiedy zapisywał ten tekst, wypowiadał na głos słowo z samogłoskami, ale zapisywał bez. I zawsze robił to w obecności kogoś, kto już ten tekst znał. W tym sposobem po napisaniu danego fragmentu liczono wszystkie litery i sprawdzano, czy jakiejś nie brakuje. Kiedy odnaleziono te zwoje z Qumran, naukowcy głośno zadali pytanie, no, czy znajdą się jakieś zmiany, czy są jakieś różnice. Bo do tej pory jedyne, co byśmy mieli jako taki wiarygodny, można powiedzieć, i jedyny wzór, to był kodeks Aleppo. Kodeks Aleppo była to księga napisana między V a X wiekiem przez Masoretów, którzy pod każdą z tych literek, tych spółgłosek, zapisali systemem kropek i kreseczek samogłoski, by taki skryba, czy też taki kantor, który odczytywał teksty, nie popełnił błędu ani przy pisaniu, ani przy czytaniu, bo nie wolno im było przekazać tekstu z błędem.
III wieku przed naszą erą świat pogański otrzymał te teksty przetłumaczone na język grecki. To były czasy Aleksandra Macedońskiego. Jego mocarstwo zostało podzielone przez jego generałów. Jeden z nich, Ptolemeusz Soter, wraz ze swoim synem zadbał o to, aby w Bibliotece Aleksandryjskiej znajdowały się wszystkie wartościowe księgi. I to właśnie oni sprowadzają z Izraela 72 Żydów, którzy tłumaczą Torę na język grecki. 200 lat mija, nastają czasy Nowego Testamentu, cały ówczesny świat już mówi po grecku. Tak też w Nowym Testamencie, kiedy cytowany jest Stary Testament, to najczęściej właśnie te cytaty pochodzą z Septuaginty. Grecki tekst zapisany w pierwszym wieku naszej ery zaczyna też w pewnym sensie konkurować z pierwszymi tłumaczeniami na język łaciński, ponieważ nowe mocarstwo, Rzym, narzuca kolejny język, łacinę. I tak jest do IV wieku, kiedy to w IV wieku Hieronim spisuje Wulgatę. I Wulgata od IV do XIX wieku, można powiedzieć, że staje się takim bestsellerem. Staje się księgą, która ma imprimatur Kościoła i jest przepisywana w największej ilości egzemplarzy. 1000 lat później to właśnie Wulgata jest drukowana jako pierwsza książka na świecie. Właśnie hieronimowa wersja Biblii zostaje rozpowszechniona w druku. I od tego czasu można powiedzieć, że rozpoczyna się rewolucja na cały świat. Po 10 latach jest 100 drukarni, a po 100 latach 1000 i tego już nie da się zatrzymać. Jeden drukarz drugiemu sprzedaje całe zestawy czcionek, zmieniają jedynie ornamenty i znowu jest kolejny przedruk. Dzięki temu, że hieronimowa Wulgata była właśnie tak rozpowszechniana, mamy też polskie przekłady, które wzorując się na niej, no mogły tworzyć w naszym języku teksty, które docierały do nas, do naszego kraju i do naszych ludzi. Wcześniej również z Wulgaty były teksty tłumaczone na języki narodowe. To był najczęściej rozpowszechniany przekład. I tak działo się nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech i w Anglii. Po prostu tekst, który został dany w ręce tłumaczy, rozchodził się w dziesiątkach egzemplarzy do kolejnych skryptoriów, które znowu go powielały. Jan Wycliffe, można powiedzieć, że rozpoczął też taki sposób powrotu do odczytywania Ewangelii ludziom. Nie tylko same przepisywanie i trzymanie Biblii w półce albo w bibliotece, ale wyjście do ludzi i przeczytanie jej tej historii, opowiedzenie jej. I to była kolejna, można powiedzieć, próba zauważenia tego, że w pierwszym wieku dokładnie właśnie tak słowo się rozchodziło. Od jednego człowieka do drugiego. Było odczytywane i przekazywane dalej. To samo zrobił Marcin Luther. W jego kraju, który był podzielony na księstwa, każdy mówił różnymi dialektami. On pojeździł po całym kraju, zobaczył, jak oni między sobą rozmawiają i dzisiaj o nim się pisze, że jest doktor Marcin Luther, twórca języka niemieckiego. Ktoś powie, no dobrze, ale on tylko przetłumaczył tekst Pisma Świętego. Tak, ale zrobił to w taki sposób, że cały kraj się rozkochał w czytaniu Biblii. Po prostu te słowa dotarły do nich. Tak samo było w języku polskim, tak samo było w języku niemieckim. William Tyndale, człowiek, który za przetłumaczenie tekstu Nowego Testamentu, już nie z łaciny, ale z języka greckiego, oddał życie. Zrobił tłumaczenie, które do dzisiaj jest uznawane za jedne z najlepszych. Słowo Kościół oddał tam jako zgromadzenie ludzi, a nie jako budynek.
co kłóciło się trochę z tradycją tego kościoła. W Polsce mamy protestanckie przykłady. Jednym z nich jest Biblia Gdańska, która do dzisiaj jest najczęściej czytanym przekładem. Kolejne współcześnienie wyszło w tym roku. Jest to przekład pisma, który używa najmniejszej ilości polskich słów na przetłumaczenie tekstów oryginalnych. A te, które są dodane, by lepiej można było zrozumieć tekst, są napisane kursywą, by czytający sobie mógł podejrzeć, których słów nie ma w oryginale. Mam nadzieję, że dojdzie do wydruku reprintu. Jeżeli to się zdarzy, myślę, że to będzie wielkie wydarzenie. Tekst Biblii Gdańskiej jest mi bliski z tego powodu, że to jest pierwsza Biblia, którą trzymałem w ręce. Dostałem ją od mojej babci. Długo przeleżała w półce, ale pamiętam pierwsze zdanie, które z niej przeczytałem. Odludek szuka pozorów, aby sprzeciwić się wszelkiej mądrej radzie. I słuchajcie, Bóg mnie tym słowem tak utrafił, jak to ktoś dzisiaj mi powiedział, jak snajper. To słowo mnie przeszyło na wylot. Gdyby nie ci ludzie, którzy poświęcili całe swoje życie, ale przede wszystkim gdyby Bóg nie przemawiał do poszczególnych jednostek, nie byłoby nas dzisiaj tutaj, nie mielibyśmy o czym porozmawiać. Bóg przekazując swoją, można powiedzieć, swoje słowa Abrahamowi, rozpoczął historię spisywania tej wielkiej księgi. Autorem tej księgi jest Bóg i to jest jedyna księga na świecie, która jest czytana zawsze w obecności autora. Tak jak czasami idziemy do Empiku czy do różnych księgarni i tam siedzi autor, który podpisuje swoje wydania, no to jest szczególny taki czas i moment, kiedy możemy posłuchać, jak on czyta, czy też podpisuje nam nasz egzemplarz. Biblia jest jedyną księgą, która jest zawsze czytana w obecności autora. Kocham Boże Słowo, całe Słowo, Słowo w Słowo. Co to dla mnie znaczy? Pewnie już nieraz słyszeliście z tego miejsca, że Bóg przemówił. Tak, ale trzeba zadać też pytanie, co powiedział. Trzeba się pochylić nad tym Słowem Bożym. Trzeba zobaczyć, że od samego początku do końca, od czasów Abrahama, Bogu zależało przede wszystkim na jednym, na wierze. Ale nie na takiej wierze, żeby wierzyć w Boga, ale wierzyć w Bogu, bo to jest zasadnicza różnica. Każdy z nas może powiedzieć, że wierzy w Boga, ale nie każdy może powiedzieć, że wierzy Bogu. Że Bóg, jeżeli dał słowo, to ma moc też go wypełnić, czy też je wypełnić. Dzisiaj jeździmy po szkołach. Dzisiaj opowiadamy o tym, co tak naprawdę mamy w zasięgu ręki. Chciałem Państwu powiedzieć, że jesteśmy szczególnym pokoleniem. Pokoleniem, które no nie ma sobie równych. Mamy do wszystkiego dostęp. Wszystkie znaleziska archeologiczne są upubliczniane w 24 godziny. Wszystko, co kiedykolwiek zostało znalezione, zostało uwolnione w 2012 roku. Kodeks Aleppo, Tora, Septuaginta. Wszystko jest do obejrzenia na stronach internetowych. Wszystko jest w zasięgu naszej ręki. Takiego pokolenia jeszcze nie było. Te reprinty, które tutaj widzimy, zostały rozpowszechnione dzięki takiemu, można powiedzieć, cudowi naszych czasów, wydrukowano w Chinach. Zalali cały rynek i to, co kiedyś kosztowało majątek, dzisiaj kosztuje tyle, ile papier, na którym jest wydrukowane. Moi drodzy, jesteście szczególnym pokoleniem i z wszystkiego tego możecie skorzystać, dopóki jest prąd. Zachęcam, żebyście podjęli ten wysiłek i pochylili się nad tą księgą, nad tym bestsellerem naszych czasów w sposób analogiczny. Po prostu przeczytajcie, co Bóg ma do was do powiedzenia. Dziękuję.